Kurde, się rozmawiamy tydzień po meczu w Tarnobrzegu, taka porażka z Jeziorem bardzo boli. No bardzo boli, dzisiaj oglądaliśmy wideo i po prostu patrzyłem te wideo i miałem nadzieję, że na końcu wygramy, ale po prostu dużo błędy na końcu meczu, tak że to nas kosztowało wygraną mecza. Bardzo duża strata dla nas, bo są trzy zwycięstwa więcej niż Szarka, na pewno by wychodzili u tej końcówki sezony trochę tak lżejsze, ale dobrze. Oglądaliśmy dzisiaj wideo i widzieliśmy, co źle robiliśmy, tak że mam nadzieję, że ten mecz z Stalmetą będzie wyglądał, koniec mecza będzie wyglądał inaczej. A co źle robiliście? Robiliśmy po prostu decydującymi momentami chwilami mecza. Straciliśmy kilka piłki. U ataku zagraliśmy trochę nieorganizowano, jak ogólnie większość meczów graliśmy. Trochę myślę, że mogliśmy poradzić u obrony trochę lepsze. Mogliśmy grać obronę trochę lepsze, ale myślę, że to ma dużo rzeczy, ale teraz ogólnie to jest to. Ten mecz w Tarnobrzegu oglądał się bardzo dobrze, ale nie da się ukryć, że po raz kolejny we Włocławku również tracimy bardzo dużo punktów. Co z tą obroną? Obrona zawsze nie zależy tylko od nas. Zależy od tego, jak przeciwnik gra. Po prostu jak na przykład Tornomierzu Dwoniak narzucił 15 punktów przez rękę, tak da czasami nie może, nie zależy tylko od ciebie, zależy od jak dzień ma przeciwnik. Tak da okej, dostawiamy dużo punktów. Zobaczymy, to są dwa mecze, zobaczymy co będzie dalej, czy będzie to taki problem z meczu mecz, czy to jest tylko te dwa mecze, tak po prostu zagraliśmy źle. Przed Old Farmą trzy bardzo ciekawe mecze, już pierwszy jest dla ciebie bardzo ważny, bo gramy ze Stelmetem Zielona Góra, w tym klubie również grałeś i znasz trenera Uwolina doskonale. Co możesz powiedzieć o tej drużynie, jak z nimi grać, aby wygrać? Moim zdaniem nie tylko ten mecz, bo każdy mecz możemy wygrać, jeśli po prostu organizacja gry będzie jak trzeba. Po prostu ja myślę, że mamy jakość. Tak, myślę, że ta pozycja teraz na tablicy w ogóle nie jest taka realna. Dla mnie mam takie zdanie. Myślę, że możemy grać dużo, dużo lepiej. Jeśli chodzi o meczu z Stelmetem, wiadomo, kto jest najlepszy Stelmetu i wszystko się kręci około trzech zawodników. Jeśli zrobimy tak, że nie rzucają skutecznie, bo oni na pewno będą rzucili... Czyli wokół Hodża? Hodża, Hosleja i pomóc mi, Borowniaka. Tak, jeśli tu trójku zatrzymamy na, powiedzmy, na małą skuteczność, bo oni na pewno będą rzucili około 15 punktów, ale jeśli ich zatrzymamy na małą skuteczność, myślę, że mamy dużo szansę wygrać ten mecz. Po prostu. Będziesz rozmawiał z trenerem Budzinowskasem na temat taktyki Uwolina, bo tego trenera znasz jeszcze z Serbii. Mogę mu pomóc, ale po prostu widać wszystko na wideo. Nie ma tu takie, nie wiem, jakie filozofie. Po prostu wszystko zależy od prostych rzeczy. Po prostu koszykówka tak, to moim zdaniem. Jeśli robisz proste rzeczy, jak trzeba, to jest droga do sukcesu. Tak, jeśli będziemy obranili te pick and roll jak trzeba, jeśli będziemy dobrze zastawiali od broni, jeśli wygramy z Birci pierwsze, myślę, że mamy dużo szans wygrać mecz. Wielu kibiców zastanawiało się, co się stało z formą Urosza Mikowicza teraz z Zieloną Górą. Będziesz grał przeciwko swojemu rodakowi, który miał świetne wejście, świetne statystyki. Nie wiem, co tu musisz mi powiedzieć, co to znaczy źle forma. Po prostu jak ostatnie gram tyle, ile gram, jestem zadowolony, jeśli to jest... Czyli okej. Okay. Ja jestem zadowolony, ostatni mecz miałem tyle, to, że rzuciłem. Nie miałem lepszą statystyki, jeśli o to chodzi. Teraz nie gram dużo, bo po prostu zawodnicy, którzy grają pierwszy piątek, jest w dobrej formie i po prostu ja kiedy mam czas grać, po prostu staram się nie psuć tę grę, staram się grać dobrą obronę, tak nie może każdy rzucić, nie wiem, 20 punktów, po prostu... No właśnie, nie, myślę, to że pytanie się... wynika z tego właśnie, że kibice spodziewają się, że będziesz w każdym meczu rzucał 15 punktów, to jakieś 3 trójki. Ale nie wiem,
komu potrzebno moich 15 punktów, jeśli Pofana przegra każdy mecz. Pamiętam ostatni mecz, pamiętam, że w ten sezon miałem bardzo dobrą statystykę, ale mieliśmy, nie wiem, 9-3 albo bardzo, bardzo taki źle score. Tak, od kiedy ja zaczynam nie grać, Polfarma gra lepiej, bo mamy teraz dużo zawodników, który rzuca po 10-15 punktów po meczu. Tak. Myślę, że jest to dobro dla nas. Myślę, że to mała forma i moje 15 punktów nie są takie ważne, ale na pewno przyjdzie i moje punkty. Zobaczymy. Wiadomo, że tak, że jak liga idzie, tak się czuję lepszy na boisku.